Dzień dobry Państwu, to kolejny odcinek naszego podcastu realizowanego razem z Radiem Tok FM pod tytułem Na prawo patrz. Ja nazywam się Maria Ihardibła. A ja Michał Wawrykiewicz. Bardzo Państwa serdecznie witamy, a naszym dzisiejszym gościem jest adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry Mikołaju. Cześć wszystkim, hej hej. Na prawo patrz. Podcast Inicjatywy Wolne Sądy i Radia Tok FM. Proszę Państwa, prawo nie jest alternatywą dla działań politycznych, nie jest też, nie zastąpi też sankcji politycznych, nie zastąpi w żadnym razie działań wojennych ani pomocy humanitarnej. Jednak jest, a z kolei sama wojna jest przecież najwyższą oznaką, najwyższym przejawem lekceważenia prawa. Ale prawo ma bardzo dużo z wojną wspólnego i bardzo wiele rzeczy reguluje. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o odpowiedzialności za działania wojenne, uporządkować trochę informacje dotyczące odpowiedzialności za działania wojenne, zarówno poszczególnych osób, jak i państw, oraz określić rolę poszczególnych sądów i trybunałów i jurysdykcji w wymierzaniu sprawiedliwości za działania wojenne. No właśnie, od kilku dni obserwując to, co się dzieje w Ukrainie, obserwujemy też różne dyskusje prawne na ten temat. Wiemy o trybunałach, międzynarodowych trybunałach, które rozpoczynają swoje działania. Wiemy też o postępowaniach wszczynanych przez prokuratury w poszczególnych państwach. Ja bym chciała poprosić Cię, Mikołaju, o uporządkowanie tych informacji. Czym zajmuje się Międzynarodowy Trybunał Karny, czym zajmuje się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, jaką rolę ma Europejski Trybunał Praw Człowieka, o tym będziemy rozmawiać. Może zacznijmy od tego, o czym powiemy najmniej dzisiaj, czyli właśnie o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, ponieważ Ukraina wystąpiła o wszczęcie postępowania przeciwko Rosji na podstawie klauzuli sądowej z konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ocenia odpowiedzialność państwa, nie poszczególnych osób, wtedy gdy to państwo łamie obowiązujące prawo i w tej sytuacji, którą obserwujemy przez ostatnie dni, działania Władimira Putina obciążają państwo rosyjskie. Natomiast no to postępowanie zostało, jest pytanie w ogóle, czy MTS uzna swoją jurysdykcję. Oczywiście wiadomo, że takie postępowanie będzie się toczyło, podsumowanie się będzie toczyło latami, natomiast to, co ma znaczenie dla postępowania przed MTS-em, to są środki tymczasowe, których zastosowanie może trwać kilka tygodni. Oczywiście przypuszczamy, że Rosja może się nie zastosować, zapewne się nie zastosuje do ewentualnych środków tymczasowych, ale za wykonywanie ich odpowiada Rada Bezpieczeństwa ONZ. No i wtedy wchodzimy już na inny poziom dyskusji. To zacznijmy od tego MTS-u. Tak? Może od tego, jak funkcjonuje ten sąd, co to jest? Maria słusznie powiedziała, że MTS, ten Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, to jest jeden z takich najważniejszych sądów międzynarodowych ustanowionych w systemie ONZ-u. I on rozstrzyga spory, mówiąc w uproszczeniu, między państwami. Jeżeli jedno państwo nie zgadza się z tym, co robi drugie, uważa, że narusza prawo międzynarodowe publiczne, to może rozpocząć postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i oczekiwać rozstrzygnięcia. No i oczywiście po drodze wydania ewentualnie takiego tymczasowego zarządzenia, czy rozstrzygnięcia tymczasowego. Tylko oczywiście to, czy państwo się dostosuje, czy nie, to, które przegra, to jest kwestia odpowiedzialności międzynarodowej, dyplomatycznej. Może być takie orzeczenie, może być wykonane albo nie. A wiemy, że Rosja lubi nie wykonywać różnych orzeczeń, co widzieliśmy na kanwie orzeczeń innych trybunałów, których orzeczenia Rosja miewała za nic. Ale to jest spór państwo a państwo. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie odpowie na pytanie,
czy konkretnej osobie stała się krzywda i czy należy jej się zadośćuczynienia, i też nie odpowie na pytanie, czy konkretna osoba dopuściła się zbrodni i czy powinna ponieść odpowiedzialność karną za te zbrodnie. Na te pytania odpowiadają inne trybunały i wydaje mi się, że przed tymi trybunałami również będziemy widzieć uruchomione postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bo zarówno Ukraina, jak i Rosja są stronami konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Będziemy być może widzieć sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a być może nawet przed powołanym ad hoc specjalnym Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I będziemy pewnie widzieć postępowania krajowe dotyczące zbrodni popełnianych na terenie Ukrainy przez Rosjan. Ale żeby skończyć ten temat Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, powiedz nam i naszym słuchaczom, jakiego rodzaju środek prawny może być zastosowany chociażby w ramach tego tymczasowego postanowienia. Jakiego rodzaju roszczenie? Michale, to jak wiesz, ja jestem specjalistą od prawa karnego, ja tutaj bym nie chciał się wychylać i wprowadzać słuchaczy w błąd, więc wolę na to pytanie nie odpowiadać dokładnie. To przejdźmy do tych aspektów karnych. No dobrze, więc również 28 lutego Karim Khan, czyli prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, powiedział, że istnieje uzasadniona podstawa, by sądzić, że zarówno zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości zostały popełnione w Ukrainie. I tym samym wszczął postępowanie przeciwko Rosji. Międzynarodowy Trybunał Karny ściga osoby, które dopuszczają się ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości. Powiedz mi, w tym wypadku Karim Khan sam wszczął to, sam podjął to śledztwo, dlatego że Ukraina nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego, prawda? No ale Ukraina podpisała deklarację, złożyła deklarację poddając się jurysdykcji. To się stało Międzynarodowego Trybunału Karnego i zrobiła to mniej więcej w tym samym czasie, o ironio, kiedy Rosja wycofała się spod tej jurysdykcji, bo w 2015 roku Rosja z kolei podpisała traktat rzymski, ale nigdy go nie ratyfikowała, a następnie w 2016 roku wobec wszczęcia postępowania związanego z jej najazdem na Krym. A wycofała się z traktatu rzymskiego. Więc w tej chwili Karim Khan, prokurator przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, buduje śledztwo, przedstawia tezę o istnieniu jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w oparciu o tę deklarację złożoną przez Ukrainę. Ta deklaracja w istocie mówiła tyle, że Ukraina poddaje osoby znajdujące się na jej terytorium jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Ale deklaracja nie objęła jednej z najważniejszych rodzajów zbrodni wymienionych w tak zwanym traktacie rzymskim, czyli tym statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli zbrodni wojny napastniczej. A to jest najważniejsza zbrodnia, z jaką mamy w tej chwili do czynienia. I Międzynarodowy Trybunał na pewno będzie rozpoznawał niebawem wniosek prokuratora. Będzie to w Izbie Kontroli Wstępnej, Pre-Trial Chamber, która wyda lub nie wyda zgody na prowadzenie śledztwa, bo w tej chwili mamy tego swojego rodzaju postępowanie wyjaśniające, wstępne. I następnie będziemy mieli właściwe śledztwo, jak zgodzi się Izba Kontroli Wstępnej. Należy przypuszczać, że się zgodzi, ale pamiętajmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany wyłącznie do takich nadzwyczajnych zbrodni, tych najważniejszych, do osądzenia tych, którzy byliby bezkarni, gdyby nie Międzynarodowe Sądownictwo Karne, ale działa na zasadzie tak zwanej komplementarności, inaczej nazwanej subsydiarności. To oznacza tyle, że założyciele Międzynarodowego Trybunału Karnego przyjęli, że domyślnym, najlepszym sposobem na zapewnienie odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości to jest jednak sądownictwo krajowe. Optymalnie byłoby, gdyby to właśnie na terytorium Ukrainy, w momencie kiedy ustabilizuje się
sądownictwo ukraińskie, zakończą się działania zbrojne, żeby tu na terytorium Ukrainy były procesy karne, w których odpowiedzą karnie napastnicy, zbrodniarze. A takie postępowania mogą się toczyć w innych krajach, a Międzynarodowy Trybunał Karny wchodzi w grę tylko wtedy, kiedy nie może dojść do efektywnego ścigania w krajach. Więc jedną z przesłanek, którą będzie musiał wykazać prokurator Karim Khan, to jest to, że na Ukrainie ci odpowiedzialni za zbrodnie przeciwko ludności, zbrodnie wojenne, nie mogą podnieść skutecznie odpowiedzialności. Na przykład dlatego, że uciekli, na przykład dlatego, że nie działa system wymiaru sprawiedliwości i przewidywalnie w stosunku do niektórych, w szczególności wysoko postawionych rosyjskich żołnierzy, funkcjonariuszy publicznych, do tego właśnie dojdzie. No właśnie, ale Trybunał, Międzynarodowy Trybunał Karny, jeżeli będzie sądził, to będzie sądził tych najważniejszych, tak zwane grube ryby. A co z pozostałymi? No widzieliśmy po II wojnie światowej, jak w organizowanych przez wspólnotę międzynarodową, trybunałach międzynarodowych odpowiadali przede wszystkim ci z wierchuszki. Generałowie, przywódcy polityczni nazistów, ale odpowiedzialność indywidualną ponosili zbrodniarze wojenni we Włoszech, w Polsce, w Rosji, we Francji, przed sądami krajowymi. I należy przewidywać, że tu też tak się stanie. Tego oczekujemy i z tej perspektywy bardzo cieszy mnie wszczęte postępowanie w Polsce, też w wielu innych krajach ościennych w stosunku do Ukrainy, do Rosji, postępowania karne wszczynane, śledztwa wszczynane przez krajowych prokuratorów, bo te postępowania oczywiście teoretycznie mogą objąć i samego Putina. Nie ma prawnego argumentu przeciwko ściganiu wierchuszki politycznej w Rosji. Oczywiście jest kwestia procesowa immunitetów, ale jurysdykcja jest. W praktyce jednak wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że w różnych krajach, a w szczególności na terenie Ukrainy po ustaniu działań wojennych, a mam nadzieję, że stanie się to niebawem, ponosić mogą odpowiedzialność żołnierze rosyjscy, którzy dopuszczają się, każdego szczebla, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości. No ale wierchuszka rosyjska prawdopodobnie nigdy nie stanie przed sądem ukraińskim, polskim. I tu wchodzi właśnie, w grę właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny, który był zbudowany z założeniem takim, że nie mogą unikać odpowiedzialności właśnie ci decydenci, przywódcy państw, którzy ponoszą odpowiedzialność najważniejszą, ponieważ podejmują te decyzje, w wyniku których setki tysięcy innych osób bądź uczestniczy w wojnie napastniczej, bądź bierze udział w ludobójstwie czy innej zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodniach wojennych. I pewnie można przewidzieć, że właśnie przywódcy państwa rosyjskiego będą odpowiadać przed Międzynarodowym Sądownictwem Karnym w przyszłości. Dobrze, a powiedz nam, co się musi wydarzyć, aby ci najważniejsi przywódcy, czy polityczni, czy wojskowi, łącznie z Władimirem Putinem, mogli stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i ponieść odpowiedzialność? Co się musi wydarzyć? No jest cała seria wydarzeń o charakterze procesowym. Musi być zgoda na śledztwo dalsze, potem musi być swoista zgoda na sądu, czyli Trybunału Karnego, na wniesienie aktu oskarżenia przeciwko Putinowi i innym, ale ważniejsze są też sprawy praktyczne. Zgromadzić dowody, materiał dowodowy, a to będzie ogrom pracy. To będzie wymagało współpracy wielu państw ONZ-u, w szczególności Polski, ale też Ukrainy, by zabezpieczyć ślady, które później mogą być wykorzystane, by nie tylko potocznie, ale prawnie udowodnić winę, wiedzę i umyślność ze strony Putina i jego współsprawców.
to wymaga już teraz rejestrowania materiału dowodowego. Wiem z materiałów prasowych, że Prokuratura Generalna w Polsce również się tym zajęła i jest to właściwy krok. Na pewno na Ukrainie przede wszystkim należy te materiały zabezpieczyć, ale w związku z tym, że do nas ucieka tak wiele osób, niektóre z nich są naocznymi świadkami zbrodni, ataków na obiekty cywilne, to jest przecież zbrodnia wojenna prima sorte, to te osoby powinny składać już teraz depozycje, być przesłuchiwane, ich przesłuchania powinny być nagrywane, ten materiał powinien być zbierany nie tylko do wykorzystania w polskim postępowaniu, ale potem może być przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, a konkretnie prokuratorowi MTK. Podobne materiały będą zbierane i przekazywane z Ukrainy, być może z Rumunii, ze Słowacji, z tych państw, do których uciekają ludzie w tej chwili z Ukrainy, a być może docelowo nawet będą materiały w taki czy inny sposób wydostawały się z Rosji. I na podstawie tych materiałów będzie toczył się w przyszłości, będzie oskarżony Putin i inni i być może jeszcze będziemy świadkami skazania przywódców państwa rosyjskiego. Ale żeby do tego jeszcze doszło, te osoby muszą jakoś stanąć przed Trybunałem. Oczywiście jest mechanizm śledztw in absentia, pod nieobecność oskarżonych, ale zasadniczo powinniśmy oczekiwać, że osoby, które mają się bronić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, zostaną postawione w stan oskarżenia pod ich obecność. No, tu powstaje wiele pytań dotyczących immunitetu, ale przede wszystkim praktycznej kwestii, ekstradycji. Powiedzmy, że dojdzie do sytuacji, w której nastąpi pokój. Nadal będzie problem ekstradycja Putina i innych z Rosji. Oczywiście Polska, Haga, inne kraje mogą wystawić czerwone listy gończe w ramach systemu Interpol, czyli takie listy gończe nakazujące zatrzymać takiego człowieka wszystkim władzom policyjnym we wszystkich państwach ONZ, systemu ONZ-owskiego. I jeżeli taka osoba na przykład przyleci na lotnisko, to zostaje zatrzymana i przekazana Hadze. To samo w sobie jest poważnym środkiem represji, bo taka osoba w istocie nie może już nigdy podróżować. Ale to chyba zgodzimy się, że to jest za mało, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną za zbrodnie wojny napastnicze i zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne. Więc mogą się pojawić próby ekstradycji przywódców państwowych. Do tej pory orzecznictwo MTK było bardzo ostrożne i zasadniczo nie pozwalało na ekstradycję przywódców państw, ale już się pojawiają głosy w doktrynie dzisiaj, że to jest ten moment, by zmienić to orzecznictwo i dochodzić ekstradycji także urzędującą głowę państwa Rosji, gdyby była taka potrzeba, jeżeli do tego momentu dojdziemy. I z pewnością uważam, że jest to słuszny kierunek. A czy Trybunał dysponuje jakimiś środkami własnymi, oprócz tego, żeby wystawić list gończy, czy ten, o którym wspomniałaś, żeby zatrzymać osoby, które mogłyby być poddane odpowiedzialności przed Trybunałem? Trybunał nie dysponuje ani własną policją, ani własnymi siłami zbrojnymi. Trybunał polega na współpracy z państwami, które są stronami Traktatu Rzymskiego. Polska jest stroną tego traktatu, no, Ukraina nie jest stroną, ale składała deklarację. Wszystkie państwa europejskie są stronami tego traktatu. Co ciekawe, Stany Zjednoczone, które mają co prawda historię dobrej współpracy z MTK, nie są stroną traktatu rzymskiego, ale Trybunał i prokurator Trybunału sami wiele czynności nie robią. Na pewno nie mogą zatrzymać człowieka. Mogą natomiast zwrócić się do władz państwowych. Na przykład gdyby okazało się, że osoba podejrzewana o zbrodnie międzynarodowe przebywa na terytorium Polski, mogą się zwrócić do Prokuratury Generalnej w Polsce, która z kolei podejmuje czynności, by niezwłocznie taka osoba była zatrzymana, aresztowana, a następnie poddana ekstradycji do Hagi, gdzie już jest specjalna taka jednostka więzienna, tak zwany ośrodek detencyjny sądownictwa międzynarodowego. A przypomnijmy może naszym słuchaczom takie najsłynniejsze sprawy karne dotyczące ludobójstwa, zbrodni wojennych i skuteczne
jednocześnie skazania. Wydaje mi się, że najsłynniejsze przypadki to są sprawy, które toczyły się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, gdzie doszło do skazania wielu generałów serbskich odpowiedzialnych za ludobójstwo. Tam przypomnijmy, mężczyzn i chłopców muzułmańskich otoczono w mieście i mordowano 11 tysięcy osób, w zależności od tego, jak po jakie źródło sięgniemy, te ilości się różnią, ale wygląda na to, że 11 tysięcy osób zamordowano na polecenie serbskiego wojska, serbskich generałów, i te osoby poniosły odpowiedzialność i odbywają karę pozbawienia wolności na podstawie orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w różnych państwach, między innymi w polskich więzieniach, bo znowu, Międzynarodowe Sądownictwo Karne, choć ma swój ten ośrodek detencyjny w Hadze, to zasadniczo nie wykonuje tych kar, tylko kieruje osoby skazane do państw, które są stronami umowy albo z którymi współpracuje na podstawie różnych innych mechanizmów prawa międzynarodowego, i te osoby są następnie przekazywane do wykonywania kary. Są skazani zbrodniarze z tej wojny na terenie byłej Jugosławii, którzy odsiadują w tej chwili, odbywają wieloletnie wyroki we Francji, na terytorium Królestwa Zjednoczonego, Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, i też w Polsce. I jest to oczywiście różne zagadnienia prawne po drodze, jak ten wyrok dostosować do państwa, do prawa państwa, w którym wykonuje się ten wyrok, ale to są technikalia prawnicze. Ten system działa i należy oczekiwać, że również w stosunku do Rosjan zadziała. Chyba w żadnej sprawie Międzynarodowy Trybunał Karny nie miał takiej motywacji, by efektywnie działać. Trybunał ten był przez wiele lat krytykowany za to, że jest Trybunałem Międzynarodowym ustanowionym przez różne państwa świata, ale zawsze się skupiał na osobach z Centralnej Afryki, Azji, którzy nie wyglądali tak jak Europejczycy, którzy służyli właśnie w Międzynarodowym Trybunale Karnym, sądzili, i nawet padały ostre słowa o systemowym rasizmie i dyskryminacji w sposobie działania prokuratora i Międzynarodowego Trybunału Karnego. Więc wydaje mi się, że tutaj ma sądownictwo międzynarodowe wyjątkową okazję, by pokazać, że traktuje zbrodniarzy w sposób równy, niezależnie od kraju ich pochodzenia, od przynależności etnicznej. Ja jeszcze chciałam cię o jedną rzecz zapytać, wracając do poprzedniego wątku, który poruszaliśmy, no bo przecież Rosja nie jest stroną traktatu rzymskiego, więc i teraz ta jurysdykcja MTK dotycząca Rosji, ona się dokonuje na skutek właśnie tej deklaracji Ukrainy i rozciąga się niejako na agresora przez to, że Ukraina podpisała tę deklarację, prawda? Tak, na osoby, które znajdą się na terytorium Ukrainy i tam dopuszczą się tych zbrodni. Więc tu bardzo ciekawe będzie w przyszłości badanie, co kto wiedział, bo zwróćmy uwagę, jak wiele z przekazów medialnych, informacji dostępnych w internecie sugeruje, że żołnierze różnego szczebla nawet nie wiedzą, gdzie są. Wykonują, mówię o rosyjskich żołnierzach, nie wiedzą, do którego kraju się udali niektórzy, nie wiedzą, jaki jest ich cel. To może być w przyszłości wyzwaniem pod kątem udowodnienia umyślności, świadomości celu ich działania. No ale w pewnym momencie orientują się, że są na Ukrainie, i orientują się, że strzelają do ludności cywilnej. Trudno by ci, którzy strzelają czy wystrzeliwują pociski ze środkami wybuchowymi, próżniowymi, czy bomby kasetowe, by tłumaczyli się, że nie wiedzą, że naruszają prawo międzynarodowe, bo to są rodzaje broni, które z istoty rzeczy
są niezgodne z prawem międzynarodowym, są przeznaczone do niszczenia ludności cywilnej, do przenikania wręcz przez mury, zabijając falą ciśnienia, jak w przypadku bomby próżniowej, tak żeby właśnie uderzyć w ludność, która się ukrywa w piwnicach, ukrywa w budynkach. Bardzo podobnie bomby kasetowe mają na celu skierowane w zaludnione tereny, mają na celu zabicie jak największej ilości osób. Więc tu mamy do czynienia z czynami, które z natury rzeczy są niezgodne z prawem międzynarodowym, stanowią zbrodnię wojenną i będzie bardzo trudno tłumaczyć się sprawcom, że nie wiedzieli i nie rozumieli znaczenia swoich działań. Ja bym chciał na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo o tym się mało mówi. Jak otworzymy kodeks karny i przejdziemy do części tak zwanej szczególnej, czyli tam, gdzie są opisywane różnego rodzaju przestępstwa, to na pierwszym miejscu nie jest morderstwo, nie jest rozbój, kradzież, zgwałcenie. Na pierwszym miejscu pierwsze przestępstwo opisane w kodeksie karnym to jest wojna napastnicza. To pokazuje kaliber tej zbrodni. Oczywiście za taką zbrodnię przed polskim sądem można ponieść karę najsurowszą, czyli dożywotnią karę pozbawienia wolności, bo ani nie orzekamy, ani nie stosujemy w Polsce, nie wykonujemy w Polsce kary śmierci. Ale najsurowsza kara jest przewidziana właśnie za wojnę napastniczą. A następnie opisane są inne zbrodnie, właśnie odpowiadające tym zbrodniom, którymi zajmuje się Międzynarodowy Trybunał Karny. Zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne. I jestem przekonany, że będziemy mieli niestety okazję korzystać z tych przepisów w najbliższym czasie. Wróćmy do tego, o czym powiedziałeś, o tych żołnierzach, którzy umieszczają pociski czy rakiety w komorach wyrzutni, dokonując czy ostrzeliwując chociażby osiedla cywilne i ich odpowiedzialności. Czy żołnierze tacy szeregowi mogą się tłumaczyć tym, że wykonują jedynie rozkazy i w ten sposób uniknąć odpowiedzialności? No, prawo karne zna teorię tak zwanych teorii ślepych bagnetów, czyli jestem żołnierzem, wykonuję rozkaz i nie jest moim zadaniem rozstrzygać, czy to jest rozkaz zgodny z prawem, czy nie, czy jest zły, dobry. I ta teoria nie jest przyjmowana przez polskie karne, prawo karne w sposób absolutny. To znaczy żołnierz może się powoływać tak długo na to, że wykonuje rozkazy, jak wie, tak dopóki nie wie, że rzeczywiście wykonuje, że dopuszcza się zbrodni, czynu, no, czy przestępstwa. A w przypadku tego rodzaju działań będzie bardzo trudno Rosjanom twierdzić, że nie wiedzieli. Można odmówić i należy odmówić rozkazu, którego wykonanie stanowi zbrodnię. Oczywiście żołnierz, który ma pistolet do głowy, może się tłumaczyć, że miałem do wyboru swoje życie albo cudze. No a to już nie jest kwestia braku odpowiedzialności za przestępstwo, to jest kwestia ewentualnie mitygowania tej odpowiedzialności albo powołania się na siłę wyższą. Ale to wtedy nie twierdzi się, że nie doszło do przestępstwa, tylko do to, że tylko jest okoliczność wyłączająca odpowiedzialność. A to musi jednak być dokładnie wykazane. Bardzo rzadko będzie tak, że żołnierz będzie mógł wykazać, że w tym momencie konkretnie miał pistolet do głowy i albo musiał pociągnąć spust za spust, albo samemu ponieść śmierć. Raczej będzie to wykonywanie wierne rozkazów, także w sytuacji, kiedy wiemy, że pociski, które wystrzeliwujemy, lecą w kierunku obiektów cywilnych. Bo przecież obserwujemy wszyscy, jak bombardowane są miasta. Obiekty stricte cywilne. Nawet jeżeli w nich nikogo nie ma, to strzelanie do obiektów cywilnych już jest zbrodnią wojenną, za którą można ponieść i powinno się ponieść odpowiedzialność przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i też przed sądami krajowymi. Więc teoria ślepych bagnetów nie ma zastosowania. Żołnierz może tak długo powoływać się na rozkazy, jak nie znajduje się w sytuacji, w której ewidentnie wykonanie rozkazu stanowi zbrodnię. No i wtedy już zaczyna ponosić odpowiedzialność, a wydaje mi się, że wielu rosyjskich żołnierzy już się znalazło
właśnie w takiej sytuacji. Widzimy to chociażby po tym, po rodzaju broni, jaka jest wykorzystywana i po tym, że broń ta jest kierowana w obiekty cywilne. Proszę Państwa, kwestia i temat wymierzania sprawiedliwości za zbrodnie wojenne jest niezwykle skomplikowany i niezwykle trudny, jak Państwo słyszeli. Tu jest bardzo dużo wątków, wiele jurysdykcji i też widząc, w jaki sposób rozliczane były zbrodnie po II wojnie światowej, wiemy, że przecież jeszcze do niedawna te procesy oglądaliśmy. To trudno też sobie wyobrazić, żeby ta sprawiedliwość nastąpi bardzo szybko. Jednak jest ona konieczna i te zbrodnie będą musiały być rozliczone. My będziemy się przyglądać temu tematowi, będziemy obserwować, co się dzieje i w MTS-ie, i w MTK. Będziemy na pewno wracać w naszych rozmowach do tego tematu. A teraz już bardzo dziękuję, Mikołaju, za to wszystko, co powiedziałeś, że podzieliłeś się z nami naszą wiedzą, swoją wiedzą. Naszym gościem, proszę Państwa, był dzisiaj adwokat Mikołaj Pietrzak i to było Na Prawo Patrz, czyli podcast Wolnych Sądów i Radia Tok FM. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.